dzieci niekiedy przeistaczają się u nich w drażliwą, niepohamowaną potrzebę. Katarzyna Iwanowna zaś na domiar nie należała do zahukanych. Okoliczności życiowe mogły ją zabić na śmierć, lecz zahukać jej moralnie, to znaczy zastraszyć, podbić jej wolę, niepodobne było. Ponadto Sonieczka mówiła o niej całkiem słusznie, że rozum się jej pomieszał. Wprawdzie stanowczo tego stwierdzić jeszcze nie było, ale czy istotnie w ostatnich czasach, przez cały ten ubiegły rok, biedny jej umysł zanadto był udręczony, żeby się po części nie zmucić. Daleko posunięte suchoty, jak utrzymują medycy, również się przyczyniają do upośledzenia władz umysłowych. Win w liczbie mnogiej i w różnorakich gatunkach nie było. Madery też nie. To przesada użyta. Wino jednak było. Była też wódka, rum i lizbońskie. Wszystko podłej jakości, lecz w dostatecznej ilości. Co do potraw, to oprócz kucji były 3-4 dalej. W tej liczbie blin. Wszystko z kuchni Maliwa. Nadto zaś nastawiano od razu 2 samowary, gdyż po obiedzie miała być herbata i punsz. Sprawunkami zajęła się Katarzyna Iwanowna z pomocą jednego lokatora, jakiegoś nieszczęsnego Polaczyny, który Bóg wie czym mieszkał u pani Lipan Weksel, a teraz ofiarował się ze swymi usługami Katarzynie Iwanowne. Biegał cały wczorajszy dzień i dzisiejszy poranek z wywalonym językiem, przy czym szczególnie starał się o to, by ta ostatnia okoliczność rzucała się wszystkim w oczy. Lada bagatele przylatywał co chwila do Katarzyny Iwanowny. Nawet biegał szukać jej na rynku. Czy zaś na stości lecz od ustępowy darmo jej takie napisane drudzy biorące rzeczy, jak na alarm, który... Rozdział drugi. Trudno było oznaczyć dokładnie powody, dla których w rozstrojonym umyśle Katarzyny Iwanowny zrodził się pomysł tej bezsensownej istoty. Rzeczywiście, szasnęła na to bez mała 10 rubli z tych przeszło 20, które Raskolnikow dał jej specjalnie na pogrzeb Marii Medowa. Może Katarzyna Iwanowna miała sobie za obowiązek uczcić pamięć nieboszczyka jak należy, by wiedzieli wszyscy lokatorzy, a zwłaszcza Amalia Iwanowna, że był nie tylko nie gorszy od nich, lecz może nawet daleko lepszy, proszę państwa, i że przeto nikt spośród nich nie ma prawa zadzierać przed minusem. Może największy wpływ wywierała tutaj ta osobliwa duma ubogich, sprawiająca, że przy tych niektórych obrzędach obowiązkowych dla nas wszystkich i każdego